Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hill Climb Racing na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie kolejny pojazd i będzie to ten czołg. Więc akurat odblokujemy go sobie, jak widzicie, kosztuje 1 000 000 monet. Mamy też krótki opis, to jest czołg. No tak, odblokujemy go sobie, odbierzmy jeszcze prezent, no i przejdziemy do tuningowania tego pojazdu. Ok, więc tuningujmy, zobaczymy co możemy tuningować. Oczywiście mamy silnik, mamy paliwo, no i też mamy gąsienicę oraz zawieszenie, więc poulepszajmy sobie. Najbardziej oczywiście ulepszę silnik oraz paliwo. Może silnik ulepszę do 10, no i paliwo też pewnie gdzieś tak do 10. No okej, zobaczymy jak ten pojazd będzie się spisywał. Na początku go przetestujemy go oczywiście na treningu wojskowym, no bo jak czołg, no to weźmiemy sobie trening wojskowy, no i zobaczymy jak sobie poradzi. Ok, widać, że to dosyć szczepny pojazd, nie jest on jakiś bardzo szybki, chociaż jak się rozpędzi, potrafi też rozwinąć całkiem niezłą prędkość jak na taki pojazd. Ok, też nawet całkiem nieźle sobie radzi pod takie bardziej strome górki, chociaż pewnie jak będzie jakaś większa górka, to już może mieć większy problem. Ale to najwyżej go stuningujemy i zobaczymy sobie, jak się spisze po lepszym tuningu. Jak na razie bardzo fajnie sobie radzi. No i też fajnie wygląda ten pojazd na tym etapie. Ok, mamy teraz trochę większą górkę, więc zobaczymy, czy uda się tu wyjechać. Ok, udało się na szczęście wyjechać. Okej, też dosyć łatwo udało się przejechać nad tymi oponami, które stanowią przeszkody. I okej, widzę, że też całkiem nieźle sobie radzi ten czołg pod górkę. Okej, zobaczymy, jak teraz poradzi sobie w wodzie. Okej, lekko mu przód podnosi, ale poradził sobie i udało się wyjechać z tej wody. Troszeczkę go oczywiście to spowolniło, ale i tak radzi sobie całkiem nieźle. Też teraz muszę trochę przyspieszyć, bo już zaczyna się powoli paliwo kończyć. Ale myślę, że raczej uda się złapać około 60 metrów. Teraz mamy prostszy odcinek, więc myślę, że powinno się udać złapać. Tak jest, udało się złapać to paliwo. Ok, zbliżamy się już prawie do 1000 metrów, myślę, że raczej powinno się udać osiągnąć ten wynik. Tak jest, mamy już 1000 metrów. Ok, teraz trzeba uważać, bo jest bardziej ostry spadek tutaj, więc trochę może zwolnię. Ale zobaczmy, ten czołg całkiem nieźle się teraz rozpędził. Ok, zbierzemy sobie paliwo. Przed nami trochę bardziej strema górka, ale myślę, że raczej uda się wyjechać. A tu może być już trochę większy problem, bo za bardzo nie ma jak się rozpędzić, ale zobaczymy, czy uda się wyjechać. No tu już niestety są problemy, no bo jest praktycznie pionowy wyjazd do góry. Jak jest taki bardziej stromy wyjazd, ten czołg już się zaczyna przechylać do tyłu. No niestety raczej nie uda mi się wyjechać, a i tak już się paliwo kończy. Ale tak udało się przejechać ponad 1000 metrów. Więc okej, przetestujemy teraz ten pojazd na innym etapie. Zobaczmy może błoto, bo skoro ma gąsienicę, to może sobie będzie lepiej radził w błocie, więc sprawdzimy go na tym etapie. Thank you.
Nawet całkiem nieźle sobie radzi ten pojazd tutaj na tym etapie. Nawet fajnie wygląda ta animacja tego błota wylatującego spod gąsienic. Chociaż oczywiście tutaj to błoto tutaj w tym miejscu trochę spowalnia ten pojazd, ale potrafi wyjechać z tego błota. No i też już dość mocno się ubrudził ten pojazd. Ok, mamy już 500 metrów. Zobaczmy, jak daleko uda się dojechać. Na razie całkiem nieźle sobie radzi ten pojazd i już jest naprawdę mocno ubrudzony. No i też na tym etapie jest fajne to, że te pojazdy się brudzą w tym błocie. Ok, mamy teraz trochę bardziej stroną górkę, a w błocie jest dosyć ciężko pod taką górę wyjechać, ale zobaczmy, czy uda się wyjechać. No chyba niestety jednak się nie uda, czyli zobaczmy, no ten pojazd chyba już jest maksymalnie ubrudzony. Już kompletnie tutaj nie widać jego normalnego koloru. No niestety nie udało się wyjechać, ale mamy prawie 800 metrów na tym etapie. Ok, weźmiemy jakiś inny etap, zobaczmy. Może spróbujemy ten pojazd w dżungli. Oczywiście sprawdzimy też skok na arenie, ale raczej nie sądzę, żeby udało się oddać daleki skok, no bo jednak jest to dosyć ciężki pojazd. No i też nie jest on zbyt szybki, więc to bardzo się nie rozpędza, ale zobaczymy, jaki skok uda się oddać. No 12 metrów, więc jak widzicie, dosyć słaby skok. No bo jest to jednak dosyć ciężki pojazd, no i też powolny. A ciekawe, czy pod tą górę uda się wyjechać. Niestety nie udało się przewróciłem, no bo była zbyt stroma góra. Ale okej, przejdziemy teraz do kolejnego etapu. No i niech będzie to ta dżungla, o której wspomniałem przed chwilą i zobaczymy, jak tu sobie poradzi ten pojazd. W sumie też nawet fajnie kolorystycznie wygląda ten pojazd w tej dżungli, bo też ma taki kolor ciemnozielony. Nawet tak lekko się w tło wtapia ten pojazd. Tutaj tło też jest podobnego koloru. No ale ogólnie jeśli chodzi o ten pojazd, to nie jest on jakiś mega dobry, jeśli chodzi o osiąganie dobrych wyników, ale na pewno jest to bardzo ciekawy pojazd i fajny do zabawy, można fajnie się nim pobawić na różnych etapach. No i ciekawe, czy uda się tutaj doskoczyć do tego miejsca, niestety nie udało się. No i się akurat wywróciłem i wpadłem na krokodyla. No i jeśli chodzi o skoki, no to ten pojazd nie jest zbyt dobry, no bo jest on dosyć ciężki, więc szybko spadł na ziemię. Ok, może weźmiemy jeszcze jakiś jeden etap, może jakiś wcześniejszy, zobaczmy na jakim etapie moglibyśmy go jeszcze sprawdzić. Może weźmy jeszcze wieś, zobaczymy, jak tu sobie poradzi.
Ok, mamy już 500 metrów, no to i też jak widzicie sobie bardzo fajnie radzi, no nie jest jakiś bardzo szybki pojazd, oraz nie jest jakiś pojazd, w którym można osiągać jakieś niezłe wyniki, ale na pewno jest to bardzo fajny pojazd do zabawy, można też fajnie się pobawić na różnych etapach. Chociaż jeśli by się go trochę bardziej stringowało, na przykład na maxa, silnik lub też inne rzeczy, no to mógłby jeszcze lepiej się spisywać, ale jak widzicie w obecnej konfiguracji też bardzo fajnie się spisuje. Ok, tu już mamy trochę bardziej stromą górkę, ale spróbuję się rozpędzić i może uda się wyjechać. O, udało się wyjechać na szczęście, no i zbliżamy się już prawie do 1000 metrów i ciekawe, czy uda się osiągnąć ten wynik, bo przed nami znowu kolejna bardziej stroma górka. Zobaczymy, czy uda się podjechać. Udało się na szczęście wyjechać. O, no i okej, mamy już 1000 metrów, no po tą górę będzie trochę ciężej wjechać, ale spróbujemy. O, niestety nie udało się wjechać. Ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było, że tyle. Jeśli chodzi o kolejne odcinki, no to zostały nam już chyba 3 albo 4 pojazdy, zobaczmy. A nie, trochę więcej jednak. Okej, mamy tutaj 2, 3, 4, 5, 6 pojazdów nam zostało do odblokowania. Ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było, że tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie, cześć!